Co było najgorsze we współpracy z tymi facetami? Bo wy jesteście we trójkę silnymi osobowościami, bardzo różnymi, bo wasza muzyka nie klei się za bardzo tak spontanicznie. Co było najgorsze? Tylko patrz na mnie, żeby cię... Najgorsze? Nie, no spoko, ja nie mam z tym problemu. Najgorsze, jakby najgorsze w sensie najtrudniejsze było dla mnie przełamanie się z tym, żeby się, wiesz, no bo poznajesz nowych ludzi, oni są artystami, coś dla ciebie znaczą, lubisz ich na zasadzie, że szanujesz ich pracę, szanujesz to, co robią. I ciężko jest ci się uzewnętrznić trochę z tym, kim jesteś sam. Więc ciężko jest to zrobić, kiedy jest bariera pomiędzy wami, kiedy się nie znacie. Więc jakby to był główny i najtrudniejszy problem mój. To było jakby zauważalne. Tak szczerze, a jaka jest największa wada Dawida Podsiadło? Tak serio. No kurde. Nie wiem. Bo za mało się znamy. Tak, żeby nie podpowiadaj. Nie, no bo chodzi mi o to, że w takich płytkich relacjach niezbyt głębokich wydaje mi się, że jestem całkiem spoko. Problemy się zaczynają później. Czyli rozumiem, że trzeba utrzymywać z tobą płytką relację. Jest bezpieczniej, ale wiesz, wtedy też nie ma tych. tych włosków. tak. Wejdziesz głębiej, jakby... A Krzysztof? Czy Krzysztof ma wady? Nie, że ma, to wiemy, tylko co było najgorsze dla ciebie? Wiesz, co było najgorsze dla mnie? Już powiedziałem, co było najgorsze dla mnie. Wiesz, ciężko się otworzyć przed nimi, jak masz, wiesz, świadomość tego, kim oni są, jak podchodzą do tematu. Zresztą, wiesz, wbiliśmy się do studia, Krzysiek walił melodię za melodią, pomysł za pomysłem, już siedziałem na tej kanapie, no dobra, ja odpuszczę, nie? To, co on miał zagrać, to w zasadzie...